Ukończyłem Wiedźmina 3. Wykonałem większość zadań pobocznych i wszystkie zlecenia wiedźmińskie, na jakie natrafiłem. Skompletowałem mistrzowskie wersje ekwipunku wiedźmińskich szkół Wilka i Gryfa. Spędziłem grubo ponad 100 godzin przemierzając Biały Sad, Velen, Novigrad, Skellige i odwiedzając na chwilę kilka innych miejsc. I teraz wpadłem w melancholię. Nie, melancholia to złe słowo sugerujące smętnych, ufarbowanych na czarno, werterycznych typów ze skłonnością do autodestrukcji, deklarowanej epistolarnie. A mnie jest tak zwyczajnie, po ludzku przykro, bo skończyła się jedna z najwspanialszych przygód growych, jakie przeżyłem. I to pomimo tego, że nie jestem wielkim fanem prozy Andrzeja Sapkowskiego, a w poprzednie dwie części serii prawie nie grałem. Zawsze taki jest z dużymi, dobrymi grami. Człowiek spędza z takim Geraltem dziesiątki godzin, zadomawia się w ogromnym, wirtualnym świecie, ba, znajduje nawet na swej głowie biały wiedźmiński włos. Albo siwieje. A potem czegoś brakuje. I niespecjalnie ma się ochotę to recenzować, bo analizowaniem całości można popsuć sobie zabawę, trochę jak z omawianiem lektur w szkole. Nawet jeśli książka może wydawać się fajna, to szczegółowa wiwisekcja dzieła każdemu może ją obrzydzić. To, że lubię człowieka, nie oznacza, że mam ochotę otwierać mu brzuch i maczać jego w wątrobę w formalinie. Ale taki już jest zasrany los recenzenta, że recenzować trzeba. Niemniej zrobię to trochę inaczej, bo wiele już omówiłem w innym materiale dawno temu. To będzie moja, raczej bezspoilerowa, opowieść o Geralcie i Dzikim Gonie. Żądasz nas? I to masz. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłas, a to jest recenzja gry Wiedźmin 3 Dziki Gon w wersji na konsolę PlayStation 4. Gra wyszła też na Xbox One oraz PC-ty z systemem Windows. Po przebyciu początkowej lokacji, niewielkiej miejscowości zwanej Biały Sad, wycięciu w pień kilku pomniejszych stworów i jednego dużego archegryfa i przy okazji poznaniu podstaw rozgrywki, mój Geralt dotarł do Velen. Ziemia niczyja, dawna Temeria. Teren zaorany pługiem wojny i posypany solą biedy. I tu uderzył we mnie paraliż wyboru. Co robić? Gdzie iść? Nie mogę się zdecydować! Wielki świat, zadania na każdym kroku, a że granie skaluje poziomu trudności, natrafiałem od razu też na zlecenia, do których miałem wrócić pod koniec przygody. A tych zadań jest multum. Wkrótce mój białowłosy z Rivii nauczył się, aby nie zsiadać z konia w losowych wioskach, jeśli tylko szybko chce dojechać do celu. Wystarczy tu zeskoczyć z siodła, odejść do tablicy z ogłoszeniami, aby wpaść w spirale zadań jak przysłowiowa śliwka do wychodka. Każde zadanie jest tu jak opowiadanie. Czasem drobne, czasem rozbudowane i wieloetapowe. I chociaż ostatecznie główna opowieść też mnie wciągnęła, to nadal uważam, że niektóre z pobocznych zadań, podobnie jak w przypadku literackiego pierwowzoru, są lepsze i ciekawsze niż pełniący tu rolę podobną do sagi wiedźmińskiej główny wątek fabularny. Aczkolwiek trzeba też przyznać, że jeden z najbardziej poruszających, łapiących za serce i niesamowitych questów jest jednym z pierwszych, jakie napotykamy po dotarciu do Velen. Wątek Krwawego Barona jest najmocniejszą historią w grze i trzeba przyznać, że umieszczenie go blisko początku było bardzo przebiegłe. Szczwane lisy z tych redów. Co nie znaczy, że potem nie ma dobrych zadań, ale to jest chyba najmocniejsze, jeśli chodzi o emocjonalne kopanie człowieka w krocze. I trochę kamufluje fakt, że w grze jest też nieco zadań zwyczajnie nieciekawych. Chociaż to też kwestia kontekstu. W innej grze już samo istnienie mikrofabuły w banalnym zadaniu "Znajdź mojego męża, zaginionego myśliwego w lesie" robiłoby wrażenie obecnością mikrohistoryjki. Zadań pozbawionych jakiejkolwiek treści jest tu bardzo mało. I kiedy z równin Velen trafiłem do gęsto zabudowanego dużego Novigradu, a potem odwiedziłem górzyste wyspy Skellige, nie mogłem narzekać na monotonne widoki. Gdzieś na styku malowniczych krajobrazów, interesujących, nierzadko urozmaiconych humorem dialogów... Wynoście się stąd, nie wracajcie. Bo co? Bo pójdę po panią z dziekanatu. Wybornie zarysowanych i zagranych postaci, tropienia potworów i szykowania eliksirów przed walką, rodziło się piękno. Oto Geralt, zmierzający konno na spotkanie z archegryfem na wzgórzach, podziwiający promienie słońca przedzierające się między drzewami.
Oto Geralt, wygrywający swoją pierwszą partię w świetną, zaszytą w grze karciankę o nazwie Gwint. Oto Geralt, uważnie przyglądający się śladom pozostawionym przez potwora grasującego w nowigradzkich kanałach. Oto Geralt, kroczący na pole, aby pokonać dręczącą okoliczną wieś Południce. Oto Geralt, wspinający się na górską przełęcz pośród ośnieżonych szczytów Skellige w drodze do kolejnej wioski i kolejnego zlecenia. Tak tworzy się piękno. Ale piękno tkwi też w smutnej historii barona, trójkącie miłosnym z Yennefer oraz Triss, który Geralt będzie musiał rozwikłać, wspaniale zarysowanej relacji Wiedźmina z Ciri, czy kolejnej awantury, w którą wpakował się Jaskier. Ba, tkwi ona nawet w brudnym, żywym języku, którym posługują się zarówno prostaczkowie, jak i szlachta. Niewiele jest tak realnych, żywych światów w grach. I w tym tkwi siła Wiedźmina 3. Nie opowiada przezroczystej historii w pełni konfigurowalnego protagonisty, który ratuje lub pogrąża świat w imieniu tej czy innej rasy, koloru skóry czy orientacji seksualnej. Wiedźmin 3 nie próbuje być kosmopolityczny, neutralny, tolerancyjny. Wiedźmin 3 to historia tego konkretnego, białowłosego, bladego mutanta z Rivii, żyjącego na tle nieprzyjemnego, niegościnnego, ale właśnie przez to realnego świata. I chociaż mamy tu dziesiątki kombinacji zakończeń, to nie jest to nijaka gra do pomalowania na swój ulubiony kolor. To gra z własnym kolorem, własnym pomysłem, pazurem, plwociną i przekleństwem. Historia osobista, prywatna i pomimo mutanta w roli głównej bardzo ludzka. Nie historia o ratowaniu świata i wielkiej polityce, a opowieść o trudnej miłości, ludzkiej nienawiści, o podłości i przyzwoitości, poszukiwaniu przybranej córki i beznadziejnej w walce z przeznaczeniem. Owszem, polityka i ratowanie świata też gdzieś tam się pojawia, ale to wątki poboczne. Oczywiście można sobie tu wyhodować Geralta, który będzie ćwiczył walkę mieczem i kuszą, albo skoncentruje się na rozwijaniu znaków, lub też opancerzy się najcięższą zbroją i skupi na efektywnym wykorzystywaniu eliksirów, odwarów oraz olejów do smarowania broni. Albo jak ja, połączyć znaki i średnio rozwiniętą walkę bronią białą. Ale to zawsze będzie Wiedźmin, a nie mag czy wojownik. I to będzie historia o Wiedźminie. Facecie od usuwania szkodników, można by powiedzieć, że szczurów, jeśli tylko uznamy, że to takie szczury, które potrafią czasem urwać głowę aż u samej dupy, a do ubijania ich potrzeba wielkiego srebrnego miecza. Granie Wiedźminem oczywiście oznacza nierzadkie przedzieranie się przez leśne ostępy i ponure jaskinie w poszukiwaniu maszkar tropionych za pomocą zmysłów wiedźmińskich wyczulonych niczym tryb detektywa z Batmana. Później analizowanie w bestiariuszu słabych stron tropionej zwierzyny, a następnie walka. Niby podobna do tej z drugiego Wiedźmina, ale o wiele lepiej zrealizowana. Drobne uniki i dalekie turlania, bloki oraz kontry, magiczne znaki uzyskujące wraz z ich rozwojem kolejne tryby działania, ataki lekkie i ciężkie także z rozwojowymi piruetami, petardy, kusza z wielorakimi bełtami i wiele innych. Walka nie jest tu może tak precyzyjna i responsywna jak w Soulsach, ale kiedy już się do niej przyzwyczai, można szlachtować południce, utopce i widłogony ze skutecznością godną blendera wchodzącego w interakcję z gotowaną marchewką. Albo gremlinem. Ale to nie znaczy, że Wiedźmin 3 jest grą perfekcyjną. Być może to od nadmiaru spożywanych eliksirów, albo kilku jadowitych ukąszeń potworów, ale Geralt wydaje się mieć czasem problemy z trafianiem w drzwi. Chociaż to częściowo wyleczyła łatka pozwalająca Wiedźminowi na włączenie alternatywnego trybu sterowania i ostrzejszego wchodzenia w zakręty. Taka łatka z łańcuchami i lepszym bieżnikiem do wiedźmińskich butów. Ten sam patch dodał też zakładkę w ekwipunku dla książek i innych papierów, a także rozmieścił w świecie gry skrzynie pozwalające na przechowywanie chwilowo niepotrzebnych przedmiotów. Instalując tę łatkę, czułem się trochę jakby twórcy naprawiali grę na bazie mojego narzekania z poprzedniego materiału. Ale niestety, Wiedźmin 3 nadal ma masę problemów. Wyprawa ze Skellige do Velen oznacza na konsoli dziesiątki sekund ekranu ładowania. Dorzućmy do tego fizyczne błędy, ważne postacie zacinające się w drzwiach w środku zadania i ciała wyrzucane spod ziemi. Wszystko to przeszkadza w pełni cieszyć się grą. Ale chyba nic tak nie przeszkadza jak okazjonalnie popsuty quest. Jak ten z zaklętą statuetką, który zacina się i staje w martwym punkcie, jeśli zabierzemy się za niego pod koniec gry. Trudno też zachwycać się optymalizacją na konsolach. Co prawda wizualnie gra robi świetne wrażenie, ale ilość klatek na sekundę skacze jak kangur podłączony do sieci wysokiego napięcia. Niby nigdy nie spada tak, aby nie dało się grać, ale komfort grania jest ograniczony jak horyzonty myślowe jaskiniowych troli. Ale nie chcę nadmiernie narzekać, bo Wiedźmin 3 to mimo wszystko rzecz cudowna.
Mógłbym o niej mówić godzinami, rozgryzać kawałek po kawałeczku, ale nie chcę jej sobie paskudzić nadmiernymi analizami. To po prostu jedna z tych gier, po których ma się growego kaca i wrażenie, że już nigdy nie zagra się w nic tak dobrego. Miałem to po The Last of Us oraz GTA V. To jedna z tych gier, które przypominają mi, czemu jestem graczem. Dziękuję CD Projekt Red. Tylko oby wrześniowy Phantom Pain mi tego growego kaca wyleczył. Cóż, udanego polowania na archegryfy, południce, kuroliszki i trolle. Game on! No i cóż, jeśli oczekiwaliście zabawnej recenzji Wiedźmina 3, wybaczcie, żartowanie z gier, które mi się szalenie podobają, średnio mi wychodzi. Ale nie martwcie się, ta gra ma tyle glitchy, że i tak zabawny filmik o Geralcie będzie. W końcu jak mogłoby nie być, skoro Geralt okazał się najlepszym baseballowym pałkarzem w dziejach? Myślicie, że dlatego, że posyła głowy wrogów w dal? No nie, właśnie nie głowy.